Nie. Witam cię, Aniu. Dzień dobry. Witam cię, Darku. Dobry. Dzisiaj spotykamy się dla Ani. Aniu, powiedziałeś, że nie chcesz przedstawiać swoich punktów. Czy będziesz chciała przedstawić? Powiedz, jak tam u ciebie? Nie wiem, czy jest taka potrzeba. Znaczy... Jak chcesz. Masz wiedzieć. Nie, masz wiedzieć, czy chcesz. Czy chcesz, czy nie. O to chodzi. Bo jak nie chcesz, nie ma sprawy. Jak chcesz, to proszę bardzo. Nie, no dobrze, mogę przedstawić w zasadzie. Tak? To chcesz, czy nie? Mogę. Dalej jest nie. Dalej to nie jest odpowiedź ponoć, no. Chcesz. No, to ale już jest ja by na pewno. No nie wiem, to się może zastanowię trochę. To w zasadzie to tak naprawdę to u mnie są dwa punkty. Jeden jest krótki, a drugi jest bardzo obszerny i właściwie wyrabia za wszystko. Pierwszy to lęk przestrzeni, który mi się pojawił. Ale to w takiej formie totalnej histerii i paniki. Wsiadłam na karuzelę i po prostu musiałam się bardzo starać, żeby z niej nie wyskoczyć. Bo miałam bardzo dużą chęć to zrobić, chociaż to było absurdalne i zdawałam sobie z tego sprawę. Siadłam tam dobrowolnie oczywiście. Wcześniej na karuzelach jeździłam pomimo lęku wysokości, który w zasadzie chyba przestał istnieć jakoś tak w miarze, przynajmniej go nie zauważam ostatnio. I to jest pierwszy punkt. A drugi to... jakoś niedawno stosunkowo obudził się we mnie koszmarny krytyk, tak bym to nazwała. I jakby wszystkie wynikające z tego problemy, czyli, bo to działa w ten sposób, że ja cokolwiek widzę, to w zasadzie od razu wewnętrznie, w głowie. To co mówię, to co nie oceniam, a jednocześnie z jednej strony to robię, a z drugiej strony zaraz myślę sobie, że ale w ogóle co ja robię i w ogóle przepraszam, w ogóle nie chciałam tego kogoś tak obrazić i przepraszam tego kogoś. Skutkuje to wszystko takim jakby pogubieniem, rozproszeniem, tak jakbym się sama ze sobą w środku cały czas kłóciła. Chociaż nie mam wrażenia, że to są dwie osoby, ale tak jakby się właśnie dwie osoby w środku mnie zaczęły kłócić, ale tak naprawdę jakby czuję, że jestem to ja jedna, tak? No i to tak. Dobrze. Tak bym powiedziała. Dobrze, to w takim razie jak to wszystko, to wyłączę mikrofon na Skype'ie. Matko, tylko żeby mnie rozłączyła. O, świetnie, nie słyszymy cię. Dobrze. Darku, potrzebujesz wsparcia? Nie. Nie. Powiedz mi, sprawdziłeś, czy to jest nasza Ania? Nie. To sprawdź. Muszę się z nią połączyć najpierw. No to pytam się, czy potrzebujesz wsparcia? Nie. To czy widzisz Anię? Nie, nie, po prostu nie potrzebuję, żeby wejść w hipnozę. I za chwilkę będę. Okej. Jak już będziesz, to daj mi znać. Już. Sprawdź, czy to jest nasza Ania. Tak. No i teraz powiedz mi, jak ją widzisz. Siedzi nad takim, nie wiem nad czym, jak to opisać, jak to nazwać. To nie jest fizyczna, jakby taka, nie jest fizyczny obraz, choć Ania jest, ma normalnie kształt, siedzi sobie tak spod kulą, pod kurczonymi nogami
I tak jakby siedziała na jakiejś takiej skarpie. To mniej więcej tak wygląda. I w dole jest taka forma takiego wiru, który stworzyła w tej swojej przestrzeni i robi takie kształty z energii, to znaczy inaczej, energię, która gdzieś tam wyłapuje w tej swojej przestrzeni, która jej przeszkadzają, to tak jakby robiła takie samoloty z papieru i je wrzucała do tego wiru. One wtedy wypadają i wtedy już tego nie ma i w tej przestrzeni jest coraz czyściej. Teoretycznie jest czyściej, bo tak naprawdę cały czas jest jakiś dostęp nowych takich drobnych śmieci, które ją denerwują. Natomiast cała ta przestrzeń jest czuć, że jest taka jej, tylko niektóre elementy nie chciałaby, żeby tam były. No i je jakby likwiduje. Kiedy te papierowe, samoloty wpadają do tego wiru, one przepadają? Wychodzą z przestrzeni Ani. Ona je w taki sposób wyrzuca. To jest jakby taki wir, to można by powiedzieć, że taki wentyl, wielowarstwowy wentyl, taki, żeby odseparować się od zewnętrznej przestrzeni i wyrzucić dosyć skutecznie poza tą jej przestrzeń. Ten element, który jej nie pasuje. Dobrze. To zobacz w takim razie, czy ktoś sięga po te wyrzucone pseudosamoloty. Tak, można to odzyskać, choć jest trudne i wszystkich raczej trudno byłoby, ale można. Dobrze. To najpierw sprawdzimy, czy Ania cię rozpoznała? Tak. Okej. To rozumiem, zapytaj Anię, czy w takim razie jest gotowa na pracę? Tak. Super. Okej. Zapytaj ją, kiedy stworzyła ten wir. Kiedy zaczęła zauważyć, że pewne elementy w jej życiu jej przeszkadzają i chciała je oczyścić. Widać bardzo szeroką analizę pewnych sytuacji, czy wręcz aspektów życia, tak jakby podlegały one bardzo gruntownej analizie, głębokiej. I na podstawie tej analizy wytwarzają się pewnego rodzaju wnioski, które też tworzą warstwę energetyczną, które właśnie niektóre z nich Ania wyrzuca. Uznaje, że pod wpływem tej analizy to tworzy w niej coś, czasem odczucia, czasem emocje, czasem myśli, czasem jakieś może blokady w działaniu i je chce świadomie wyrzucić. Dobrze. Okej. Ania rok temu miała spotkanie z nami. Chciałabym, żebyśmy tam spojrzeli, w jakim była stanie, jak wyglądała, kiedy skończyliśmy sesję. Możemy tam pójść? Tak. Na 1, 2 i 3. Idźmy tam. Powiedz mi, jak wtedy Ania wyglądała po sesji? Wyglądała podobnie, choć nie siedziała, tylko raczej stała w centrum tej przestrzeni, otoczona swoją energią, wypromieniowywała ją z siebie. Ale widać, że dalej z umysłu, że umysł nie został do końca przekonany. Nawet przez siebie samą nie został przekonany umysł. On patrząc na rzeczywistość fizyczną, jakby widział pewne niespójności w tym, co czuła Ania, a tym, co myślała i co doświadczała. To teraz spójrz od tamtego momentu do dzisiaj. Kiedy nastąpiło? Kiedy wytworzyła sobie, wyprodukowała ten wir? Czy to było jakieś specjalne wydarzenie w życiu fizycznym? Nie. Pewne przemyślenia, pewne wnioski, które się pojawiały, prowadziły ją do takich
do pewnego rodzaju specyficznego i własnego zrozumienia swojego życia, swojego doświadczenia. Wydaje się, że to bardzo głęboko potrafił umysł sięgać pamięcią, żeby znajdować odniesienia do sytuacji obecnej. Tak wydaje się, że tutaj Ania robiła pracę i sama ze sobą. Ona próbowała to zrozumieć, czy przeanalizować, czy pewne rzeczy świadomie zauważać i je odpuszczać. I w momencie, kiedy nawarstwiło się, tak, nawet pewnego rodzaju pojawia się tutaj taka niekompatybilność ze światem, czyli potrafiła wykorzystać innych ludzi, ale nie w negatywnym sensie i nie dosłownie wykorzystać. Wykorzystać i innych ludzi, doświadczenia innych ludzi jako tło do zrozumienia siebie. W sensie takim, że łatwiej było jej patrzeć na to, co inni robią i do jakich wniosków, do jakich efektów to ich doprowadza, że dzięki temu jakby rozumiała też, że jest w pewnym sensie na dobrej drodze, gdzie powinna iść, ale to też pozwalało jej znaleźć pewne odniesienia w swojej przeszłości, które też mogła zauważyć, że się zmieniły, ale niektóre zostawały z nią i poprzez tą głęboką analizę i taką jakby próbę pracy ze sobą zaczęła to eliminować ze swojej przestrzeni. Właśnie uznała, że to, co przychodzi z umysłu, który też zaśmieca przestrzeń, czy sam siebie, różnego rodzaju jakimiś zagadnieniami, które obciążają, chciała eliminować. I to tutaj się też pojawia, że nie wiem, czy to Ania zauważyła, czy nie. Bardzo możliwe, że nie. Że nadmierna ta analiza wzmacniała pewne aspekty i one, pomimo że wyrzucane, wracały niekiedy pod wpływem innych takich myśli, czy przemyśleń, czy obserwacji. Mogły wracać, dokładnie, czy wracały. Chciałabym zobaczyć, bo powiedziałeś, że ktoś może skorzystać na tych wyrzucanych. Może i na przykład jeśli bym przechwycił taką energię, gdzie byłaby na przykład zapisana emocja i odczytałbym, czego dotyczy ta emocja, to mógłbym próbować wtedy wywołać, tyle że robiłbym to podświadomie. Jako człowiek bym robił to podświadomie, nie rozumiałbym, dlaczego to robię, ale jeśli by to we mnie faktycznie umieścić, to ja bym wtedy robił coś takiego, co kiedyś Anię pobudzało emocjonalnie. I teraz albo w Ani by to przywołało pamięć z poziomu umysłu tych wydarzeń i ta emocja by w niej wróciła, albo pokazałoby się, że już na nią to nie działa. Ale niektóre zachowania moje, te podświadome na podstawie tego, że ja bym wiedział, że to działa i chciałbym to w niej wywołać, mogłoby ją w jakiś sposób dotknąć i odbudować tą emocję w niej, jakąś słabość, czy blokadę, czy cokolwiek innego. Sprawdźmy, czy tak może działać to, co się w Ani obudziło. Nazywa to koszmarnym krytykiem. Kiedy widzi na przykład prowadząc samochód, widzi innych kierowców i wtedy bardzo ich ocenia, krytykuje i nawet, no, tak powiedziałabym, zachowuje się tak sobie, a potem przeprasza ich w myślach. To nie mówi Ania, tylko ta konstrukcja, która towarzyszy umysłowi, czyli ego. Ego myśli, tak, można powiedzieć, że myśli, że zrozumiało pewne zagadnienia i chce się porównywać. I jeśli się porównuje i zauważa, że inna osoba robi coś przeciwnego do tego, co ono samo zrozumiało, to podda to krytyce. Okay. Ale nie dlatego, że krytykuje, bo lubi, tylko dlatego, że zauważa to,
że to, co jej na przykład przeszkadzało, jej nie towarzyszy i jakby poprzez to zauważanie daje sobie poczucie bezpieczeństwa, czy daje sobie poczuć, że ono już takie nie jest, czy nie jest w ogóle takie. I wydaje się, że to jest coś takiego, co daje takie poczucie w pewien sposób nawet rozwoju, czy zwracania uwagi na coś, co w przyszłości, czy w konsekwencji da Ani jakąś wartość, pozwoli jej uniknąć jakichś problemów, pozwoli jej uniknąć jakiejś ingerencji, czy wejścia w jakieś trudne sytuacje, bo ego wie, jest z siebie nawet dumne, że zauważa to, że zauważa, że nie powiela pewnych schematów, jest inny, jest wartościowy i to jest dobre, bo ono czuje się tylko, że czasem właśnie może przekraczać pewne granice, nie rozumiejąc tego, że ci inni, gdzieś to będą kierowcy, są innymi istotami i ona nie ma na nie wpływu, a na siebie ma. I nie zauważa, że nie musi robić takich porównań. Ale szuka jednak czasami tych porównań, dlatego ten krytyk poprzez to ego się uaktywnia. Dobrze, chciałabym zobaczyć, Darku, wyjdź z przestrzeni, chciałabym zobaczyć, czy są istoty, które korzystają z tego wiru, to co wychodzi na zewnątrz. Jest próba odzyskania, tak, jest. Jest próba odzyskania tych energii. Niektóre wydaje się można i są odzyskiwane. Może być tak, że jeśli Ania spotka się na przykład na płaszczyźnie zawodowej czy towarzyskiej z osobą, która jest na przykład zaingerowana, to te energie można wykorzystywać wtedy przeciwko niej. W sensie takim, że ktoś może próbować odtwarzać w niej stare wzorce, schematy zachowania, że kiedyś Ania reagowała na daną sytuację w jakiś określony sposób, to ta osoba może nieświadomie to pobudzać w niej. I niektóre rzeczy może pobudzić, większość chyba już nie. Nie. A sprawdź, czy są jakiekolwiek byty, które próbowały odzyskać w ten sposób. Tak, byty właśnie. Tak. Byty. Najczęściej widać tam gady, że chcą z tej energii skorzystać. To też jest ciekawe, że one widzą te konstrukty, które Ania wyrzuca, ale same Ani nie bardzo mogą zobaczyć. Wtedy, gdy próbują, posiłkują się innymi ludźmi, jeśli są podłączeni do innych. I tyle, że ci ludzie, na przykład, oni nie ukierunkowują się tylko na Anię. Oni czasem potrafią zareagować zgodnie z tym wzorcem w stosunku do innej osoby. Do innych. Dobrze, sprawdźmy, czy to są gady, które miały już styczność z Anią w przeszłości. Nie. To są nowe. Jakieś inne po prostu. Dobrze, a powiedz mi to, że Ania siedzi tak jakby na skraju. Czy to stwarza jakieś niebezpieczeństwo dla niej? Nie, raczej to jest komfort dla niej, że ona sobie siedzi w takiej pozycji i po prostu sobie rzuca. Rzuca tam. Tak jest bardziej, wydaje się, komfortowo. Dobrze. Dobrze, to w takim razie zapytaj Anię, czy... A może ja ją zapytam? Mogę z nią porozmawiać? Tak. Na 1, 2 i 3. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze. Powiedz mi, czy ten wir, który stworzyłaś, widzisz go przed sobą? Tak. W dole? On jest ci potrzebny? Tak. A widziałaś, że można w ten sposób też dotrzeć do twojej energii? Można odzyskać pewne zauważyłam. Pewne wzorce, pewne myśli, konstrukty myślowe też. I wtedy, kiedy ktoś się dorwie do tego, podświadomie, tak jak było już mówione, może próbować coś wywołać w tobie.
na zasadzie prób i błędów. Zareagujesz, czy nie zareagujesz? Czy ktoś jest w stanie cię wyprowadzić z równowagi, czy nie? Widzisz to? Tak, widzę. I co ty na to, powiedz mi, Aniu? Tego nie wziąłem pod uwagę. Że to, co mi przeszkadza, powinnam neutralizować w inny sposób. Tak, w taki sposób, który nikt do tego nikt nie będzie miał dostępu. Czy w związku z tym jesteś gotowa zamknąć ten wir? Zneutralizować go? Tak. Okej. Możemy to teraz zrobić? Tak. Na 1, 2 i 3. Zneutralizuj go. Będę chciała też, żebyś zneutralizowała, wykasowała całą energię, którą w ten sposób wypuściłaś ze swojej przestrzeni, a z której być może ktoś jeszcze może skorzystać. Gotowa jesteś wykasować to wszystko? Tak. Dobrze, Aniu. To w takim razie na 1, 2 i 3 wykasuj. Chciałabym zobaczyć też w takim razie, czy był ruch w drugą stronę. Jeśli ktoś pozyskiwał to, co ty wyrzucałaś, czy był ruch w drugą stronę, czyli ten ktoś albo ktoś inny, albo być może byty, chociaż one nie miały do ciebie dostępu, mogły ci wkładać coś do przestrzeni. Sprawdź. No już to zobaczyłam. Zobaczyłaś, dobrze. To teraz będę chciała, żebyś wykasowała wszystko to, co było ci włożone. Na 1, 2 i 3 wykasuj to po prostu. Ja to właśnie kasowałam. Ale wstecznie to wracało, próbowało wracać właśnie czasem. Wracało jeszcze raz. Dokładnie. Wtedy wyrzucałaś ponownie, tak? Tak. To teraz, jeśli nie masz tego wiru, jak będziesz kasowała to, co chciałoby do ciebie przyjść? Czy w ogóle będzie chciało, mogło już, wejść do ciebie? Już pamiętam. Trzeba to neutralizować w przestrzeni neutralnej. Neutralizować tam portalu, do którego nikt nie będzie miał dostępu. Tak, to też jest dobry sposób, jak najbardziej. Tak, żeby nikt nie mógł mieć do tego żadnego dostępu. Ale też z drugiej strony byłoby dobrze, żeby nawet te energie, które wchodzą, nie haczyły ciebie w żaden sposób. Nie będą haczyć, jeśli nie będę miała obciążeń. A masz jakieś obciążenia? No przecież dlatego staram się ich pozbyć. Sprawdźmy w takim razie, jeśli masz obciążenia, jakie to są. Co widzisz w tych obciążeniach? To, co mnie otacza, to, z czym się nie zgadzam, to, czego nie chcę, to, czego nie chcę przyjąć. Dobrze. To w takim razie powiedz mi, co takiego jest, co ci przeszkadza w tym. Coś, co nie chcesz przyjąć, zobacz, na jakiej zasadzie to działa. Dlaczego nie chcesz czegoś przyjąć, bo? Bo się z tym nie zgadzam. Bo się nie zgadzasz. Co się dalej dzieje? Próbuję oczyścić to, zrozumieć, odnieść to do mojego życia, czy jest to korzystne, czy nie. Czy to coś, czy że się z tym nie zgadzam faktycznie mi nie służy. Powiedz mi, Aniu, na jakim poziomie wibrujesz? Jak czujesz siebie? Czuję się dobrze, dobrze. Czuję, że moja wibracja jest wysoka, choć nie najwyższa, bo to ta próba uświadamiania sobie, zauważania tych wszystkich rzeczy wokół mnie i we mnie powoduje, że nie jestem w stanie wibrować na optymalnych częstotliwościach. Powiedziałaś mi coś bardzo ciekawego w fizyczności,
taka twoje spostrzeżenie. Bo tamtej sesji powiedziałeś, że czułeś się wyśmienicie. Tak dobrze jak nigdy. Że ta wibracja twoja była na takim fajnym, twoim własnym, optymalnym poziomie. Ale wtedy też zaczęłaś myśleć na zasadzie takiej, chyba to zepsuję w którymś momencie, bo to jest za piękne. Te elementy, które rozważam, mają inną wartość. Mhm. I dlatego wchodzą w interakcję i w suma mojej częstotliwości jest niższa. Dobrze. Powiedz mi, Aniu, skąd w takim razie ten lęk przestrzeni? Coś, co jakby wybuchło nagle do tego stopnia, że opanowała cię histeria i panika i na karuzeli takiej, no, wirującej bardzo szybko, chciałaś wyskoczyć z tej karuzeli. Co było przyczyną tego? Zobacz. Przede mną jest nieograniczona przestrzeń, do której umysł nie może się dostroić. On czuje ogromne możliwości, których się obawia, których nie rozumie. I ta ogromna przestrzeń go przytłacza. On chce znaleźć pewne zależności czy pewne elementy, które też dadzą mu pewność. Nie chce wychodzić dalej niż jest w stanie sobie na to pozwolić. Choć może wszystko chce i jest w pewnym sensie nawet jego obowiązkiem robić to w sposób zrównoważony. Natomiast czuję te możliwości, które go w pewien sposób przytłaczają. Nie jest w stanie dostrzec tego i w sposób naturalny boi się. On też powinien się bać. Bać w sposób taki kontrolowany, zdrowy. Powiedz mi, z czego wynika ta niepewność w tobie? Czym jest podbudowana? W przestrzeni materialnej umysł nigdy nie będzie pewny. Jeśli wytworzę w sobie wzorce pewności i to coś da mu potwierdzenie, że powinien jednak tej ostrożności nieco w sobie mieć, bo inaczej zginie. Chciałabym, żebyś zobaczyła teraz, jak wygląda to połączenie, ta synchronizacja między umysłem a sercem. Zobacz. Umysł bardzo dobrze czuje, ale on jest też strażnikiem bezpieczeństwa ciała, organizmu. On odpowiada za procesy życiowe, za to, żeby organizm, ciało przetrwało. Tak, jego rola jest ważna, ale zaczyna być, kiedy przeważa. Nie przeważa. Nie? On czuje. On czuje to, chociażby tą przestrzeń, nieograniczone te potencjały, z których może czerpać. On to czuje, on widzi, ale czasem próbuje tego nie zauważyć. Jest dla niego niekiedy za szybko, bo on postrzega to wszystko w sposób liniowy. A ja postrzegam wszystko jednocześnie. Widzę więcej umysł fizyczności. Może się koncentrować w danej chwili na niewielu rzeczach, czasem tylko na jednej. Dokładnie. A sprawdź, Aniu, co takiego nie pozwala umysłowi się dostroić. Umysł jest dostrojony, ale jest też, choć jest częścią całości, to też jest indywidualny. On myśli musi przetransformować to na myśl.
A gdy myśli, że to on. I cały czas chce wybierać. Myśli, że to on jest tym, co czuje. Dlaczego tak czuje? Tak myśli, że to jest on, co czuje? Bo tak działa umysł, tak działa ego. I ego jest, i umysł jest skończony. Ma początek i koniec. On nie rozumie, co to znaczy wyjść poza. Dla niego poza nie istnieje. Dla niego istnieje tylko to, co zrozumie, to, co zauważy. A mnóstwo rzeczy nie jest w stanie zauważyć, bo jest stworzony tak, żeby widzieć tylko to, co materialne. Zobacz, czy są jakieś programy w umyśle, jakieś przekonania, które mogą w ten sposób blokować. To umysł to jest jedno wielkie przekonanie. Dobrze. Ale zobacz w takim razie, czy są jakiekolwiek elementy w tym umyśle, w tym całym programie umysłu, które mogą blokować. Czy wyczuwasz tam właśnie tą niepewność, brak bezpieczeństwa? Co tam czujesz? Brak zaufania? Są te wzorce, które są umysłowi potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Tak jak niepewność, taka jak obawa, czasem niewielki lęk, czasem on musi być duży, żeby zatrzymać cały proces i spowodować, żeby cała istota nie poszła ku zagładzie. To wynika nie tylko z konstrukcji umysłu, ale również z konstrukcji mózgu. Dlaczego miałoby pójść ku zagładzie? Ja wiem, że jest strażnikiem w pewnym sensie przetrwania, przeżycia i sygnalizowania jakiekolwiek niebezpieczeństwa, ale dlaczego od razu miałby iść ku zagładzie? Nie od razu, ale mógłby nie czuć, gdyby nie czuł pewnego rodzaju takiego formy kontroli, to mógłby wejść w przestrzenie bez obaw, które ciało mogłoby nie wytrzymać. Dobrze, Aniu, zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Wróć do swojego oddechu. Co czułeś przepuszczając Anię, powiedz? To, co ona mówiła, czułem. Wyczuwałeś tam też jakieś elementy niepewności? Nie. Nie. W niej nie. Nie. I nie wyczuwałem też tego, że to, że umysł w niektórych sytuacjach może odczuwać obawę, że dla niej jest to problemem. To jest forma zaakceptowania samej siebie, że w niektórych sytuacjach czasem może się wycofać albo zmienić decyzję, albo za czymś nie iść, nie podążyć za czymś. Zwłaszcza, że w niej jest poczucie, że ona ma coraz większą przestrzeń i że Ania właśnie pozwala sobie na coraz więcej. I dla niej jest to zrównoważony rozwój, że tak bym powiedział. Choć ma poczucie, że ona może wszystko, to w części fizycznej w umyśle to, że może wszystko, nic nie znaczy. Dlatego, że może to, na co w danej chwili jest gotowa. Poszukajmy tego lęku przestrzeni, który się tak gwałtownie wyindukował podczas tej zabawy na wirującej karuzeli. Poproszę Anię, żeby odszukała. Tego wcześniej nie miała i to rzeczywiście bardzo błyskawicznie się pojawiło. Powiedziałeś, że to właśnie w pewnym sensie tutaj jest ta przestrzeń bardzo duża. To też można jakby zauważyć, że z umysłu, albo inaczej, z całej istoty elementy, których Ania się chciała pozbyć i też myśli wychodziły poprzez wir. W sposób wirowy wychodziła energia z Ani na zewnątrz i to też mogło być w niej odczuwalne.
Natomiast jakby to jest pierwsza przyczyna, a druga przyczyna jest taka, że właśnie Ania, że głównie umysł fizyczny daje jakby odczuć właśnie, że ma poczucie, że nie jest, że nie jest niezniszczalny, że na pewne elementy w życiu nie jest gotowy albo wręcz nie chce ich. I to nie chodzi o to, że ma nie wchodzić więcej na karuzelę, tylko tak jakby dał sobie ten umysł takie odczucie, że nie na wszystko w życiu jest w stanie sobie pozwolić. No, na przykład, jeśli by teraz pojawiła się okazja wystrzelenia Ani w kosmos jakąś rakietą, miałaby taką szansę na przykład, no to wtedy to mogłoby się aktywować właśnie, że to mogłoby zakończyć jej egzystencję w tym ciele, czyli umysł przestałby wtedy istnieć i on tego się obawia. To nie chodzi o to, o takie codzienne rzeczy, czy rzeczy takie wyjątkowe, ale jakby takie, które w efekcie mogą nic jej nie dać. I to jest drugi element takiego jakby pokazania, że spokojnie, to jest taki jakby symbol tego. Czy to można byłoby powiedzieć, że jest jakiekolwiek, nie wiem, powiązanie właśnie z tym, też z tym wirem, który Ania stworzyła? No to nie wiem, jak inaczej to wytłumaczyć. No tak, bo to, co powiedziałem, że to ma połączenie, bo te myśli, to nie jest tak, że z tej przestrzeni, ale również z umysłu pewne myśli powinny wyjść i ona wyrzucała to właśnie wir, czyli w sposób wirowy to wychodziło. Czyli tak jak wspomniałem, to też jest jakby jedną z przyczyn. Ania zlikwidowała ten wir? Tak, jak tak no wtedy tak. Dobrze. Zapytaj Ania, czy chciałaby zobaczyć z zewnątrz, jak ten cały mechanizm działał na nią. Chcesz to zobaczyć? Ona to widziała. Widziała już. Z zewnątrz. Później widzieliśmy z zewnątrz to, że można wykorzystać było te elementy, dlatego zrozumiała to i jakby poczuła, że sposób, w jaki to oczyszczała, był niewłaściwy, że tego po prostu nie zauważyła, nie przewidziała. Dobrze, to zapytaj teraz Anię, jak mogłaby wyłączyć, wykasować tego koszmarnego krytyka, jak go nazywa. Powiedziała, że to bardzo jej utrudnia życie, że ma wrażenie, że się rozprasza, jest duże pogubienie, czuje, że coś jest nie tak. Powinna go zaakceptować. Bardziej zaakceptować to, że jest indywidualna, ale też, że inni są indywidualni. I sposób bycia, sposób doświadczania, czy cokolwiek, co pochodzi od innych, jest ich, a to, co Ania przeżywa, jest jej. Więc taka podwójna, dwukierunkowa akceptacja, która nie będzie próbowała wtedy wychodzić jakby ze swojej przestrzeni i zauważać, że przestrzeń innych istot jest inna. Niezgodna, więc może wtedy być nie do zaakceptowania. Właśnie ta akceptacja spowoduje wygaszenie tych procesów, które wskażą jej inność innych istot czy innych sytuacji. Dobrze, to w takim razie zapytaj, co ją blokuje przed tym zaakceptowaniem tego? Niech poszuka w sobie. Czy jest coś, co ją blokuje, żeby mogła zaakceptować? Zauważa pewne rzeczy właśnie. Zauważa coś, co na zewnątrz, zamiast zauważyć to, co jest w niej. I tą swoją naturę bardziej jakby powinna, czy zauważyć, czy odczuwać samą siebie i tutaj szukać jakby źródła wszystkiego, niż próbować konfrontować się ze światem zewnętrznym i udowadniać sobie, czy czasem może innym, że to, co ona postrzega, jest właściwsze.
W takim razie poproszę Anię, żeby sprawdziła, czy akceptuje w pełni siebie. I poczucie jest takie, że umysł niekoniecznie. Umysł zawsze chce, tak jak tutaj się widzi, to umysł czy to ego zawsze chce szukać jakiejś dziury w całym, ale tak jak wcześniej się pojawiło, istota subtelna to rozumie, ona nie chce, ona to akceptuje. Właśnie to jest coś takiego, że akceptuje siebie w fizyczności, rozumie, że w taki sposób w danej chwili reaguje, że taka jest w danej chwili. I to właśnie z jednej strony jest czymś takim bardzo dobrym i w odczucie właśnie w istocie subtelnej Ani jest właśnie bardzo dobre, że ona naprawdę siebie akceptuje, przez to nie ma poczucia, że ona ma jakieś wady, przywary czy nie wiadomo co. Natomiast umysł fizyczny ma jeszcze tendencję do tego, żeby te niedoskonałości w świecie czy w sobie widzieć. I przez to może nawet nie jest tak, że Ania siebie nie akceptuje, tylko ona nie akceptuje czegoś, co jest poza nią. A przez to w pewien sposób, w sposób niezauważony, nie akceptuje w pełni siebie. Siebie. Dobrze, to w takim razie poproszę, żeby sprawdziła, poszukała tego, co blokuje tej akceptacji na zewnątrz. Tego, że inni są inni, a ona ma swoją naturę i to, co jej nie pozwala tak naprawdę tej swojej natury tak ma pokazać w pełni, wybrzmieć. I spróbuję poszukać, dlaczego w takim razie jest ten brak akceptacji tego, co jest na zewnątrz. A przez bo to, jest że... inne niż, niż to, co jest w niej i jakby zamyka się koło, bo w momencie, kiedy ona nie akceptuje tego, co jest na zewnątrz, to to zaczyna ją gdzieś tam dotykać i nie może zaakceptować, skupić się na sobie, na tych swoich odczuciach. Tak jakby wtedy to, czego nie akceptuje, dostrzega, to jest, to zauważa na zewnątrz. Przez to znowu się z tym nie godzi i zauważa podobne rzeczy, którymi się nie godzi, nie akceptuje, więc rozważa je. I myśli i to. Zapytaj ją, jak mogłaby się zgodzić na to, żeby zaakceptować tą inność? Zaakceptować bez warunków. Dobrze. Co w takim razie jest tą przyczyną, że warunkuje? No cały ten proces, którym jest, że nie jest w stanie zaakceptować. Robi nam się takie kółeczko. No tak, kółeczko. Dobrze, to zapytaj Anię, czy ma jakieś rozwiązanie do tego, skoro już tak pięknie zorientowała się, na czym to wszystko polega, widzi, to teraz może ma jakiś pomysł, jak to rozwiązać? Nie ma. Poza tym, że Ania subtelna akceptuje to, że tak jest i być może potrzebuje czasu, być może potrzebuje spojrzeć na to z takiej strony, może właśnie z takiej, żeby w ogóle zauważyć to, że to robi i zaakceptować to, że to robi, a akceptując będzie mogła, uświadamiając sobie, przestać to robić. Albo nie. To już wtedy jest jej decyzja, czy przyjmie to, czy nie. I ona jako istota, jako całość akceptuje to, że tak jest. Dokładnie, zdecydowanie widzi to, zauważa i w pewien sposób tak jakby no, walczy z tym, tak? Ciągle krytykuje, ciągle przyrównuje do swoich standardów to, co według niej jest prawidłowe. I w ten sposób
jakby oddziela się od tego. To prawda. Dobrze. Wiemy, że część subtelna akceptuje, że jest świadoma tego. Część fizyczna ma tutaj pracę do zrobienia. Zapytaj Anię, czy są w niej wyczuwalne jakieś przekonania, które według niej mogłyby pomóc, usuwając je albo je transformując, mogłyby pomóc w tym procesie fizyczności. Czy są jakieś przekonania, które mogłyby jej pozwolić zaakceptować to, co jest inne, to, co jest na zewnątrz? To bardziej jest tak, że te przekonania powodują, że to, że ona zauważa, że są właśnie inni, działają według innych standardów, daje jej odczuć, że gdyby jakby wróciła, czy żyła według tych standardów, to właśnie zaczyna czuć to zagrożenie, że nie może być, następuje to porównanie. Porównanie tego, co ona uważa za właściwą drogę, z tym, co jest zupełnie przeciwne. Tak jakby chciała się uchronić przed tym właśnie, tak jakby znowu jakbyśmy wrócili do roli umysłu, że umysł chce uchronić sam siebie przed podejmowaniem jakichś decyzji, które później stworzą jakiś problem. No i stąd właśnie to takie zauważanie w świecie i innego podejścia do pewnych rzeczy. Zobacz, zapytaj Anię, czy ma w sobie takie przekonanie, że w pewien sposób ten jej sposób działania, myślenia, postrzegania jest prawidłowy? Czy jest w tym jakaś nuta odpowiedzialności, że tylko ten sposób działania jest odpowiedzialny, prawidłowy? On jest logiczny. Czy jest jedynym, to może nie, ale w danej chwili jestem najwłaściwszym. Czy ma w sobie Ania jakieś takie resztki odpowiedzialności za innych, w sensie brania tej odpowiedzialności na siebie? Czy brania odpowiedzialności na siebie? Bardziej odpowiedzialności za siebie. I właśnie nie robienia czegoś, co nie jest z nią zgodne. I znowu wracamy do tego, że właśnie wtedy to zauważa. Dokładnie, dobrze. Widzimy, że to kółeczko się zamyka, a ciało subtelne jest tego bardzo świadome i tak jak powiedziałeś, akceptuje. Problem mamy tu na poziomie fizyczności. W fizyczności potrzeba spojrzenia z różnych stron, z różnych kątów. No, dlatego można by było powiedzieć, że głównie dlatego część subtelna to akceptuje, bo patrzy z innego poziomu. Umysł nie potrafi tego zrobić, choć wydaje mu się, że tak, że potrafi, ale on tylko może poczuć to bezpieczeństwo, ale później jego logika i spojrzenie daje mu jakby płaską perspektywę. No dobrze, no Ania sama powiedziała, że być może potrzeba czasu, żeby mogła się temu przyjrzeć bardziej. Wtedy znowu wejdzie w duże analizy, w logiczne myślenie. Aniu, wyłącz mikrofon, Aniu. Wtedy znowu wejdzie w takie długie analizy, analizowanie tego wszystkiego, a to jest coś, co chcielibyśmy w pewien sposób, być może sama Ania chciałaby uniknąć. Myślę, że tak, że chciałaby uniknąć, zwłaszcza, że umysł nie rozumie tego, o czym my mówimy.
W takim sensie, że co to znaczy, że akceptuje siebie bezwarunkowo, jednocześnie ma problem z i jakby jest ten podział, którego nie rozumie. Dla umysłu nie ma podziału. Umysł jest konstruktem zamkniętym, który nie jest podzielony. To znaczy z tej perspektywy, jak się patrzy. I on, jeżeli coś akceptuje, przyswaja te odczucia, to bierze jako swoje, a nie jako coś z zewnątrz, co w efekcie i tak jest, jakby pochodzi z istoty, ze świadomości. I to jest problemem, dlatego że wszystko to, czym umysł jest, wynika z tego, na co sobie jest w stanie pozwolić. Obojętnie, czy będzie to trudne doświadczenie, w efekcie on na to pozwolił, bo poprzez pewnego rodzaju logikę, decyzję dochodzi do pewnego rodzaju wydarzeń. A z drugiej strony patrząc, to wszystkie te odczucia, które on uwierzy, że mu, że jakby przekona się, że to odczucie, które idzie właśnie z przestrzeni subtelnej, będzie dla niego korzystne, on to oczywiście podważy, ale jeśli zdobędzie do tego zaufanie, to przyjmie to jako swoje, że to ja wymyśliłem. To ja. Czyli idzie umysł w kierunku oświecenia, które jest iluzją z punktu widzenia całej istoty, która jest z założenia oświecona, czyli jest pełna. A umysł nie. On, zdobywając doświadczenia, pewne rzeczy akceptuje, pewne rzeczy sobie pozwala. A istota, ta cała świadomość musi wziąć pod uwagę, że umysł nie jest w stanie przyjąć wszystkiego. Bo jego konstrukcja to uniemożliwia mu to, żeby wszystko. Dlatego on wtedy może tylko pozwalać sobie przyjmować to, co dotyczy danych doświadczeń, czy tego, czego on chce w życiu, właśnie w tym swoim życiu doświadczyć w sposób zawsze bezpieczny. Czy jest w Ani taka wola, żeby teraz wykreować sobie taki program, w którym umysł będzie akceptował siebie bezwarunkowo? Taki program, tak, tyle że ten program musi być dość często odtwarzany. Odtwarzany. Żeby nie został stłumiony przez programy znowu zewnętrzne. Przez opinie chociażby innych. Przez porównanie, przez konfrontację może zostać ten program wygaszony. Dokładnie. To już byłaby praca w pewnym sensie dla Ani w fizyczności, żeby sobie w pewien sposób odtwarzała lub wzmacniała ten program. Jest gotowa teraz go wykreować? Tak. To zrób. Niech zrobi to na 1, 2 i 3. Bezwarunkowo akceptacja siebie. Jak się teraz czuję? Powiedz mi. Spokojnie. Bardzo dobry stan. Czy jest gdzieś w niej jeszcze ten krytyk, o którym tak silnie mówi? Nie. Czuję siebie. Nie ma teraz wpływu zewnętrznego świata na jej istotę, w tym na umysł. Nie ma tak jakby odciąć pewne czynniki zewnętrzne, które umysł będzie musiał zauważać, bo jest jej częścią, ale emocjonalnie wydaje się, że w tej chwili nie ma powiązań, nie robi powiązań. W sensie potrafi przejść wokół jakiejś sytuacji, wiedząc, że go ona nie dotyczy. Chciałabym, żeby Ania pamiętała o tym odczuciu teraz, który w sobie ma, kiedy wykreowała sobie ten program. Żeby w którymś momencie, kiedy znowu dojdzie do jakichś wewnętrznych rozmyślań, analiz, wewnętrznego dialogu, żeby sobie przypomniała ten stan. Wtedy będzie wzmacnianie tego programu. Może ma też swój własny pomysł na ten
na to wzmacnianie i odtwarzanie tego programu, żeby on po prostu się nie wytarł, nie przestał istnieć. Ma taki pomysł? Ma. Jaki? Zauważanie. Mhm. Tak jakby to zauważanie, że to robi, wygaszało ten proces i przełączało ją na ten program właśnie. Czyli będzie to sposób, to zauważanie będzie z pozycji obserwatora? No tak, tylko w taki sposób. Inaczej wejdzie w proces i tego nie zauważy. Okej, dobrze, dobrze. To są takie elementy, które są bardzo istotne, żeby o nich pamiętać. Okej. Ania mówiła, że ten krytyk, który się nagle u niej pojawił, doprowadzał też do bardzo dużych kłótni z córką. Chciałabym, żeby teraz, jeśli chce oczywiście, bo to nie jest konieczne, zaprosiła swoją córkę. Jest gotowa? No niech ją przywoła. Niech jej przekaże tą informację, którą sama zdobyła o sobie. Być może córce to też pomoże w pewien sposób. Być może córka sięgała po te fragmenty energii, tak jak mówiłeś, podświadomie działając i w pewien sposób prowokując pewne rzeczy. Teraz, kiedy Ania już to wszystko zobaczyła, uświadomiła sobie na bardzo, bardzo takim głębokim poziomie, być może ta wiedza też będzie dobra dla jej najbliższych. Więc tutaj ma taką okazję i niech mi powie, czy da się sprowokować córce? Myślę, że nawet jeśli, to bardzo szybko ten program ją naprowadzi na dobre tory i odpuści, wypuści te emocje i córkę jednocześnie też, nie mogąc znaleźć punktu zaczepienia, też spuści stan. Dobrze, dobrze. To niech Ania pozwoli córce wyjść do swojej przestrzeni. Przechodzi córka 1, 2 i 3. Okej. To samo może Ania przekazać taką informację innym bliskim, którzy według niej być może mogli sięgać właśnie po te wyrzucane emocje, myśli. Może to zrobić jak chce. Ania jest wolną istotą, więc doskonale wie, jak ma postępować. Tutaj miała jeden mały taki, może nie mały w sumie problem, ale ważny, który doskonale sobie poradziła. Okej. Mówiła mi też, że myśląc o tamtym odczuciu po tamtej poprzedniej zeszłorocznej sesji, mówiła sama do siebie, jest mi tak dobrze, bo jestem wolną istotą. Czy zapytaj Anię, czy jest wolną istotą? Tak, tak, zdecydowanie tak. Jeśli chce, może sobie teraz podnieść swoje wibracje do takiego poziomu, który lubi, do takiego poziomu zdrowienia. No to jest jej fizyczności akurat teraz potrzebne. Niech podniesie sobie, tak? Żeby komórki fizyczności od razu poczuły odpowiedni stopień i poziom wibracji. Takich regenerujących, ożywiających. Taką dużą witalność. Niech sobie to aktywni teraz. Powiedz mi, czy Ania teraz czuje w sobie złość i pogubienie? Nie. Nie. Dobrze. No to dobrze. Zapytaj Ania, czy jeszcze jest coś, co mogliśmy dla niej zrobić? Chcę, żeby sobie uświadomiła, jak wygląda poznawanie samej siebie, że ten wewnętrzny krytyk nie uaktywnił się wcale teraz nagle, tylko on był zawsze, tylko w pewnym momencie poczuł właśnie to,
że coś zrozumiał, że wie więcej, że dostrzega więcej. I wtedy się po prostu uaktywnił, bo stał się pewniejszy. Umysł stał się pewniejszy, bo przyjął pewną część właśnie wiedzy, natury, której częścią jest. I po prostu stając się pewny, zaczął dostrzegać to, czego częścią kiedyś był, a czym już nie chce być. I to z tego wynika. Ten krytyk zawsze był, tylko czasem po prostu był pod miotłą, siedział jak mysz pod miotłą, ale i bał się krytykować, ale zawsze miał na to ochotę, na przykład nie zgodzić się z czymś, co mu towarzyszyło. Teraz przestał się obawiać i stąd się pojawił w taki sposób. I potrzeba jest zrozumieć, że to jest właśnie naturalny etap powrotu do siebie, odnajdywania siebie w sobie tak naprawdę i łączenia tych wszystkich aspektów w jedną całość. I to jest takie odczucie, że właśnie Ania jest na bardzo dobrej drodze do tego, żeby w tym życiu właśnie być, wrócić do siebie i być w pełni sobą, całkowicie sobą. Nie tylko jako cała istota, ale umysł jako całość i istota jako całość. Po prostu być w tym doświadczeniu. Dobrze. Okej. Czy możemy zamknąć sesję? Zapytania, nie? Tak. To było też w pewien sposób przesłanie od ciała subtelnego? Wszystko było przesłaniem. Tak, żeby umysł był w stanie sobie wyobrazić swoją pozycję z innej perspektywy. Dobrze. No dobrze, powiedz mi, czy przestrzeń wokół Ani się zmieniła w jakiś sposób? Tak. Poszerzyło się wszystko jeszcze bardziej? Wyczyściło się, jest czyste. Jest czyste. Dobrze. Darku, ty jesteś gotowy do powrotu? Tak. To rozłącz się i odłącz się całkowicie od Ani. Wyjdź z tej przestrzeni. Rozłącz się i odłącz się całkowicie od wszystkiego i od wszystkich. Sprawdź, czy są jakiekolwiek pozostałości tej sesji w tobie, energetyczne pozostałości. Wyczyść wszystko. I przejdź do swojej przestrzeni, wróć do swoich parametrów. Uruchom całą swoją energię, niech płynie swobodnie. Podnieś sobie częstotliwość i zharmonizuj swoje energię. Poczuj to, co lubisz, to, co chciałbyś poczuć. Jeśli chcesz przywołać jakieś wspomnienie albo jakąś emocję, która towarzyszyła pewnemu wydarzeniu, to jest teraz taki moment, żeby poczuć się, zanurzyć się w tym. Poczuć to w całości. I weź głęboki oddech. I zaopiekuj się już teraz ciałem fizycznym. Poczuj, jak w ciele fizycznym energia tego oddechu dociera do każdego miejsca twojego ciała, do wszystkich komóreczek. Jak regeneruje, odżywia, dostarcza tlen, ale też niesie zdrowie, witalność. Świeżość. I czujesz to wszystko w sobie, ale powolutku już wracasz do swojego ciała. Bo za moment powiem trzy, a ty już powrócisz całkowicie do siebie, usiądziesz. Powrócisz do tu i teraz i otworzysz oczy. Trzy. Witaj, Darku. Aniu. Coś czuję, że nie chcesz, żebym cię męczyła. A nie chcę, żeby ją męczyć. Włączysz? Tak, tam masz chyba wiatry od morza. Jak się czujesz? Jak się czujesz, Aniu? Właśnie zupełnie inaczej niż wcześniej. Znaczy tak spokojnie właśnie.
trakcie się stało, ale tam wszystko było tak prawdziwe, że aż się sama do siebie uśmiechałam słuchając. Bo to już tak powiem, zaczynając od tego wiru na początku, tego wyrzucania. Mhm. Ja to robiłam, ja wiem, że to zrobiłam, bo pamiętam, że to robiłam po prostu. Okej, okay. Dobrze. Był taki mój, i tak nawet wtedy pomyślałam, że chyba źle to robię. Ale pomyślałam sobie, że no nie, no ale przecież znikają, więc okej. Dobrze. Dobrze. Działało. Aniu, za moment wyłączę nagrywanie, więc pytanie do ciebie, czy udostępnisz, podzielisz się sesją? Tak. Mhm. Czy z twoim wizerunkiem, czy bez? Może być, z wizerunkiem. Dziękuję ci bardzo. Darku, powiedz mi, jak ty się czujesz? Dobrze. Okej, okay. Jesteś z nami? To fajnie. No to wróć. Chcę ci, Darku, bardzo podziękować za fantastyczną sesję. Myślę, że tutaj jest bardzo dużo informacji, które mogą się przydać. Dziękuję również. Mogą się bardzo przydać. No i co? To w takim razie, Aniu, tobie też bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja bardzo dziękuję. Za zaufanie, którym nas obdarzasz. Dzięki serdeczne. I co? I wyłączam nagrywanie. Dziękuję, na razie. Pa, pa. Pa.